Cześć kochani, standardowo zapraszam Was na drugą część gazetki. Będzie się działo, jest naprawdę świetny przegląd, fajne rzeczy w koszach, tak więc oglądajcie koniecznie do końca. Jak Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę pod tym filmikiem oraz subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Nowe osoby zachęcam, by zaznaczyły dzwoneczek, wtedy będziecie zawsze wiedzieli, kiedy film wskakuje na kanał. Wskakuje po 2-3 nawet czasami filmiki. Mam też drugi kanał Vloxyla, tam będą bardziej takie przeglądy ciuszkowe, kosmetyczne i tak dalej. Tak więc lecimy na kosze, zobaczcie jakie fajne figurki. Ta żabka chyba najbardziej mi się spodobała, 15 zł. Tutaj jeszcze jest taki domek i klocki, tutaj są za 60 zł, a domek 50 i za 50 zł będą maty edukacyjne. Więc domek wygląda tak, zobaczcie z tyłu jak on wygląda, jak się go rozłoży. Tam do środka można włożyć te małe figurki, wszystkie tutaj też macie pokazane, jakie są dostępne, żeby całą kolekcję zebrać. Tak więc taka nowość, ona jest też z reklamy, bo ja już to widziałam w telewizji. Tutaj macie tą matę edukacyjną, są trzy chyba bodajże modele do wyboru, są to bardzo fajne maty dla dzieci z głosem, zobaczcie, tutaj jest na przykład polska wersja językowa i mogą dzieci nauczyć się różności na temat zwierząt, są tu quizy, są piosenki, więc no mata jest jak najbardziej warta, godna uwagi. Lecimy dalej, tutaj jest już nauka języka angielskiego, macie tu alfabet, ale i chyba nie tylko, widzę tutaj jakiś tryb pytań i odpowiedzi, 8 klawiszy pytań i nauka. Nauka mi się wydaje jest taka potrzebna, bo jeżeli dziecko ma w szkole angielski, to to na pewno jej mu się przyda. A teraz dzieciaki już nawet od przedszkola mają angielski. Tutaj u góry macie pianino, tak więc też ciekawa mata. Jeszcze pokażę Wam z tyłu, jak to wygląda. Tak więc mata dotykowa, głośnik, możliwość zawieszenia na ścianie, trzy piosenki, głośność, wyłącznik, włącznik, gra, ciekawostki. No uważam, że naprawdę za te pieniądze fajne rzeczy dla dzieci. Lecimy dalej. Klocki. To jest taka podróbka klocków Lego, ale są też fajne zestawy i tu widzę duże zestawy, bo macie dla dziewczynki na przykład taki zamek, są tu chyba dwie albo trzy nawet postacie, więc dedykowana dla dzieci 6+, 418 elementów. Tutaj 396, tutaj 366, ale ta ramka jest po prostu piękna, zobaczcie, ramka z klocków, no, a la Lego. Bardzo fajnie to wygląda i zobaczcie z tyłu, można postawić poziomo bądź pionowo. Jak dla mnie to hit. No i też coś dla chłopców, jakieś autka. I można tutaj naprawdę coś wybrać. Organizer na kosmetyki, biżuterię, 25 zł i piękne kapcie, również za 25 zł lecimy. Organizery, są dwa rodzaje, pierwszy taki, te kryształki są takie jak w Action, możecie kupić je na sztuki, tam albo są pakowane, już teraz nie pamiętam czy po 3 czy po 5, ale są takie dostępne. No i tutaj jest drugi organizer na biżuterię, wygląda tak, pokazały się też fajne kapcie, dwa modele mają kwiaty takie białe, zobaczcie, jakby stokrotki, a drugie są całe granatowe, bardzo przyjemne materiały w dotyku, grube, więc myślę, że będą ciepłe zarówno w okresie teraz jesiennym, jak i na zimę. No i tutaj wszystkie już Wam wystawiam, zobaczcie. Lecimy dalej, hit telewizyjny, to jest teraz cały czas w reklamach, jakiś sekretny świat. Sekretny świat, który ma 15 akcesoriów, 40 niecałe złotych. Tutaj dzieci mogą stworzyć jakieś, zobaczcie, jakieś takie w tej kuli są kuleczki różnego rodzaju, kolorów, więc tam można stworzyć swoje małe światy. Zasłony 100 zł. Tutaj jest raz, dwa, trzy, trzy kolorki do wyboru. Trzy, tak. I te zielone są, myślę, najfajniejsze.
piżamki dziecięce, 25 zł, koszulka i długie spodnie. Uważam, że ta cena jest też fajna, bo Pikachu, zazwyczaj te piżamki są od 50 zł wzwyż. Ta bajka jest też bardzo znana, więc tutaj dla dziewczynki taka propozycja, ale i też jest Pokémon. Dla dziewczynek tutaj góra różowa i chyba szare spodnie. No dokładnie. T-Racer, nowa odsłona autek. Tym razem nie wymieniamy tych hipków, tylko możemy składać autko w różnej kombinacji. 13 zł, ale te lalki są przecudowne. Jak ja bym miała dziewczynkę, to na pewno ta różowa Roxy ze mną by wróciła, bo one są przepiękne. Zobaczcie, jak one wyglądają. Kosztują niecałe 40 zł, mają prześliczne ubranka, dodatki. Każda Barbie ma co innego, tak więc tutaj naprawdę nie spodziewałam się, że już tak fajne lalki można kupić dla dziewczynek. Tu jest nawet plecak, a w tym plecaku jest malutki piesek. No to jest też jakiś sztos. I ta lalka dla mnie to jest w ogóle wow. Zobaczcie, jaka piękna. No dobra, lecimy dalej. Kołdra pikowana, 80 zł, 2x2, 15 zł, małe poduszki, a ta poducha duża, 70x80, jest za 4 dyszki? Nie, 35. 40, dobra, 40, bo 35 i 40 są prześcieradła, więc pokazały się pikowane poduchy, małe, duże. Te poduszki, jak chcecie takie małe, to kupujcie w Pepco, bo są bodajże za 7-8 zł. Są takie dostępne w Pepco, są najtańsze, tylko nie wiem, czy jeszcze... Nie, są dostępne, są, tak, bo tam są i pościele, i poduchy, więc najtaniej w Pepco. Ortopedyczna poducha, i znowu mnie kusi, ale wiem, że w Isku są najlepsze, więc tam muszę też się wybrać i od razu Wam zrobić jakiś przeglądzik, bo dawno mnie tam nie było. 35 zł szara, widziałam jeszcze kolor biały. No fajne one są, ja wiem, że tutaj pani jedna ma, chwaliła, ja tak cały czas jestem rozdarta, nie wiem co zrobić, jeszcze nie kupiłam, mnie ten czas tak leci, uwierzcie mi, ja po prostu nie wiem kiedy, jak, a te dni tak lecą, że po prostu nie mam czasu na nic, ja już dla siebie to chyba w ogóle nie mam czasu, tylko dzieci, przeglądy, nagrywania, och, masakra, też jeszcze głową jestem przy tych powodziach, to już w ogóle... Na szczęście Wrocław się obronił i moja ciocia tam jest bezpieczna, więc to ulga. 12 zł żarówki, 120 zł radio retro. No to jest w ogóle hit. Mój dziadek świętej pamięci miał coś podobnego. Jak ja zobaczyłam te radio, to od razu takie wspomnienia wróciły. Zobaczcie, pewnie nie jedna z Was teraz powspomina stare czasy, bądź dziadkowe czasy. No naprawdę świetne. Radio. 22 niecałych złotych są takie listwy, gdzie możecie sobie podświetlić jakąś półkę. Są to pewnie na czujnik, jak idziemy, się zapala, gasi. 20 zł są bardzo fajne naklejki do kąpieli. Zobaczcie, możemy tu dla dzieci wrzucić do kabiny, do wanny. Fajne, taka chropowata ta część, ale... Czy nie wiem, czy mocno, czy nie, bo nie wyciągałam, ale fajne, no fajne. Tylko 20 zł za 8 sztuk, tak trochę mi szkoda pieniędzy, powiem Wam szczerze. Jakby tu było może razy dwa, to jeszcze bym się może skusiła. Albo zadyszkę, o co dobra. Ja to jestem też, wiecie, łowczyni okazji, więc ja szukam okazji. A dla mnie to na razie to jest za dużo. Łazienkowe maty, poduszki i no właśnie naklejki antypoślizgowe, to wszystko za 20 zł i powiem Wam, te maty są boskie. Teraz wyciągam poduchę, tylko jedna do drugiej się przykleiła. Jest kolor taki, beżowy i jeszcze kolor szary, ale ta poduszka też jest fajna, 30x20. Nawet nie widziałam, że ona ma stół takie, wiecie, gumowe można przyczepić. No nigdy nie korzystałam, więc teraz mam kabinę i już pewnie nie skorzystam. Może kiedyś wymienię, chociaż każdy mówi, że mi zostawiła. No dobra, nieważne. Tu mamy taką matę, tylko po co home do łazienki, nie? No dobra, to raczej na wycieraczkę pasuje. I kolory maty łazienkowej są obłędne. Obłędne. Tutaj są takie duże, te gumowe, zobaczcie, takie przyssawki, nie takie małe, jak zazwyczaj widziałam, gdzieś tam
takie mini-mini, to jest takie nawet spore, więc myślę, że ona będzie lepsza niż te w Pepco. I tu macie 69, tak dziwnie, 69 na 40, jakby nie mogli zrobić 70, nie? Dobra, nieważne, zaraz Wam pokażę, patrzcie, te kolory, nusztos. Ja jestem zachwycona, bardzo podoba mi się ten przegląd, kołdry również tutaj możecie kupić i kołderki były za 80 zł, tak, 2 na 2,20. No i to by było chyba na tyle. Jeszcze lecę dalej, a tutaj jeszcze z boku, zobaczcie, no oczywiście to nie ta cena, ale dobra, nie ma ceny. Ale są fajne mini Prince Polo, ja nie widziałam jeszcze takiej mini formy Prince Polo Classic. Nigdzie nie ma gramatury, więc dobra, takie coś znalazłam w Biedronce. Wiecie, można dwie takie sztuki wrzucić do lunchboxu dla dzieciaka do szkoły i fajnie ma taką przekąskę. Co my tu mamy? No i tutaj cen nie ma, kochani. Myślałam, że to jest nowość, na pewno. Te poduchy i te dywany tak, ale nie ma cen. Już nie leciałam pod czytnik, bo ja dzisiaj w ogóle jestem w biegu. Jeszcze muszę pióro lecieć kupić, bo moje dziecko jak zwykle stalówkę gdzieś straciło. No. Pip. I zeszyty to standard. Ale piękne są te poduszki, one są, ale dywany są obłędne. Zobaczcie te wzory, zobaczcie jakie one są, milusia Wam przybliżę. Tutaj wszystkie kolory dostępne, ale zobaczcie ten dywan. O matko, piękne, naprawdę, tak, takie misiowe. Och, dobra, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Zobaczcie koniecznie poranny przegląd z Pepco. Tam są tak świetne lampiony, które są hitem, bo to są świąteczne już bożonarodzeniowe lampiony, które pokazały się teraz w Pepco. Do Was pewnie dojadą. Ja jadę teraz jeszcze po nowości, bo dostałam od dziewczyn tyle informacji, że jest tyle rzeczy nowych. Ja przez tą chorobę, przez to wszystko nie byłam. Jadę nagrywać dla Was super piękne, petardowe rzeczy. Nagrywam dla Was... Nagrałam też kick, ale to jutro wrzucę. Zobaczcie też koniecznie Sinsay, tam są cudowne dekoracje, a jutro wleci część druga. No i w tej drugiej części, moje kochane, przepadniecie, bo tam, co ja pokażę jutro, to jest po prostu wow, obłęd, totalny kosmos, ale to do jutra. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapeczkę pod tym filmikiem oraz subskrypcję. Będziecie wtedy na bieżąco z przeglądami. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapeczki, subskrypcje. Jesteście najlepszymi widzami na YouTubie. Ściskam Was mocno, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia jutro. Cześć, pa!